Cześć, idę się właśnie przejść, podobijać trochę kroków. Staram się utrzymywać te 10 tysięcy kroków ostatnio. No i przy okazji poopowiadam wam, co u mnie słychać, jakie są plany na najbliższą przyszłość. No i złapałem ostatnio znowu motywację na to, żeby trochę pomieszać przy odżywianiu, bo jak już skupiłem się na tych wycieczkach, na tej koronie gór świętokrzyskich, na jeżdżeniu rowerem praktycznie cały czas, to przestałem tak naprawdę myśleć o tym celu, który jest w sumie najważniejszy, ale dopiero będzie potrzebne jego osiągnięcie po nowym roku, czyli najogólniej mówiąc redukcja wagi. I czy się uda, czy się nie uda, nie wiem, pewnie znowu będzie jakaś chwila załamania i zrobię sobie od tego przerwę, ale liczę, że potrwa to jak najdłużej. Na razie wróciłem do fitatu. Dzisiaj 1750 kalorii, więc zostało mi jeszcze tak z 250 kalorii na dzisiaj. Może sobie coś zjem wieczorem, a może nie. Na razie nie mam apetytu na szczęście. No i koniec już tych wyjątków, bo te wyjątki są Te dni, kiedy można sobie na coś więcej pozwolić, są zawsze początkiem złego, a wie o tym każdy, kto kiedykolwiek się odchudzał. Także skoro jest taka sytuacja, że na brak ruchu nie mogę narzekać, a jednak waga nie spada, no to są dwie opcje. Albo trzeba zrobić badania i się zacząć przyglądać temu już z takiej innej perspektywy, albo trzeba po prostu zadbać o tą michę. Zaczynam od tego pierwszego, chociaż pewne badania i tak mam już za sobą, ale nie ma się czym niepokoić. No i o wagę lepiej nie pytać. Poszła delikatnie do góry, no mniej więcej 118 jest na ten moment. I będę wam teraz regularnie już w każdym odcinku, w każdym vlogu dwa razy w tygodniu raportował, jak to idzie, jak to wyglądało kalorycznie w tych dniach i jak wygląda waga. Także nie ma wymówek i ciśniemy już na 100%. A moim największym wyzwaniem na najbliższe dni jest w końcu zmusić się do tego, żeby wstawać wcześniej i chodzić przed pracą na siłownię, bo wygląda to codziennie w ten sposób, że kładąc się spać, mówię sobie, dobra, okej, jutro będzie ten dzień. A kiedy dzwoni mi budzik o 5 rano, to codziennie sobie mówię, dobra, okej, to jeszcze nie jest ten dzień. Wiem, że to wszystko siedzi w głowie, dlatego na tym się muszę teraz skupić i to jest mój priorytet. Takie rzeczy porobili dziwne. Tutaj jest taka roślinność ponasadzana, a tam dalej są takie pływające jakby trawy. I też to wszystko jest od góry zakryte taką taśmą. Znaczy nie taśmą, taką jakby, nie wiem jak to nazwać, siatką nakryty. O. A o co chodzi? Jakiś czas temu były w Kieleckim stawie miejskim łowione żółwie ozdobne. Okazuje się, że ludzie wypuszczają żółwie, jak już im się nie chce ich hodować. No i później trafiają one tutaj. Była informacja, że jeśli nie uda się tych żółwi odłowić, to będą właśnie takie pułapki robione. Nie wiem, na ile to widać. Pływa tutaj kilka takich pułapek. Tutaj dwie. Tu dwie i tam dalej jeszcze cztery. No i ma to jakoś wyciągać te żółwie. Nie wiem, może tam jest jakaś karma czy coś i będą te żółwie odławiać. Może pojawi się jakaś informacja w mediach, kiedy będzie dalej coś z tym robione. Jak tylko będę miał chwilę czasu, to tu podejdę, zobaczę, co się dalej dzieje. No i słońce już zachodzi, robi się ciemno. Teraz będzie niestety więcej takich ujęć już do końca roku i do nowego sezonu. Ja tymczasem dobiłem 10 tysięcy kroków, idę jeszcze na zakupy. No i żegnam się z wami. Jak wam się podobało, to zostawcie coś po sobie pod filmem, a my widzimy się w niedzielę w kolejnym vlogu wycieczkowym. Cześć! 'Cause I've been